W tym budynku co miesiąc obraduje 301 radnych, których wybieramy my, wszyscy mieszkańcy Lublina. Czy wiesz, gdzie pracują twoi radni? Prawie połowa z nich pracuje w instytucjach zależnych od administracji samorządowej. W 2013 roku 17 radnych zarobiło ponad 10 tysięcy złotych w instytucjach zależnych od administracji samorządowej. W spółkach samorządowych, szkołach, jednostkach organizacyjnych oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 7 radnych, czyli 1/4 całego składu, znalazła zatrudnienie w instytucjach publicznych w ciągu mijającej kadencji. Mówimy to po to, aby zwrócić uwagę na to, że potrzeba nam niezależnych radnych, czyli takich, którzy nie pracują w sektorze publicznym, zwłaszcza w instytucjach związanych z gminą, której pełnią swoją funkcję. Nie zarządzają przedsiębiorstwami, organizacjami, które otrzymują dotacje i zlecenia z budżetu gminy. To samo dotyczy członków rodzin radnych. Według zebranych przez nas informacji, tylko 9 z 31 radnych można nazwać mianem radnych niezależnych. Radni zatrudnieni w administracji samorządowej są mniej lub bardziej bezpośrednio uzależnieni od prezydenta. Mandatu radnego nie mogą sprawować osoby kierujące jednostkami podległymi samorządowi, ale wszyscy inni pracownicy nadal pozostają w pewnym stopniu podległości wobec organu wykonawczego samorządu i mogą z tego tytułu podlegać presji, co naturalnie osłabia siły ich mandatu. Zwróciła na to uwagę Fundacja Batorego w raporcie Samorządowe Unie Personalne.